Jako naród musimy ciągle mierzyć się z przeszłością, bo należy ona do istoty naszej tożsamości. Przecież nasza zwyczajna tożsamość osobista nie mogłaby istnieć bez pamięci, bez ciągłego widzenia siebie dziś na tle tego, co było wczoraj i przed laty. Więc tym bardziej naród musi trzymać rękę na pulsie swojej przeszłości, choć ta zbiorowa pamięć obejmuje nie tylko dni, ale i wieki. Przy czym jest to pamięć żywa, czyli przepływ zdarzeń, które toczą się wewnątrz nas. To, czego naród doświadczył przed wiekami, jest ciągle także i moim doświadczeniem, choć wówczas nie było mnie jeszcze na świecie. Jeżeli tak patrzymy na polską przeszłość, to znaczy, że bije w nas polskie serce. Prowadząc dialog z przeszłością, zwracamy się do wielkich Polaków, których poznać można po tym, że ich kontury czas wyostrzył, a nie zamazał. Z jego upływem widzimy ich coraz wyraźniej i są nam coraz bliżsi. Aby się to dokonało, musimy jednak sami ich wywoływać z przeszłości, bo ci, którzy chcą kontrolować naszą świadomość, a więc i naszą pamięć, robią wszystko, abyśmy o wielkich Polakach zapomnieli, abyśmy żyli autorytetami podrobionymi, wykreowanymi sztucznie lub wręcz antyautorytetami, gdzie zamiast ofiary mamy w ich życiorysach zdradę. Dlatego tak ważne jest odzyskiwanie naszego świata i naszych prawdziwych autorytetów. Jedną z takich wielkich postaci, do których warto i trzeba wracać, jest kardynał Adam Stefan Sapieha. W tym wypadku należy podkreślić właśnie jego pochodzenie, gdyż wywodził się zarówno ze strony ojca, Adama Stanisława, jak i ze strony matki, Jadwigi z Sanguszków, ze starych rodów książęcych. Aż trudno sobie wyobrazić, że ktoś taki był w naszej polskiej rzeczywistości stosunkowo niedawno, gdyż kardynał zmarł w roku 1951. Propaganda komunistyczna robiła wszystko, abyśmy nie tylko zapomnieli nasze dzieje ojczyste, ale również dzieje rodzinne, abyśmy byli narodem i ludźmi znikąd. A cóż mówić o pochodzeniu takich postaci jak kardynał? Przecież to byli główni, według ich nowomowy, wrogowie ludu. To takich lud miał najpierw nienawidzić, a potem zapomnieć. Pierwsze się nie udało. Kardynał uczynił zbyt wiele dla Polaków. A drugie? No właśnie. Czy pamiętamy, że gdy wybuchła I wojna światowa, ówczesny biskup Sapieha stał się sławny nie tylko w Polsce, ale i na świecie? A sławny stał się dlatego, że bardzo umiejętnie i z właściwym sobie rozmachem powołał książęco-biskupi komitet, którego zadaniem była pomoc Polakom niszczonym przez wojnę. Apel był tak sugestywny, że z pomocą ruszyło wiele państw, w tym również Stolica Apostolska. I co najważniejsze, pomoc ta trafiała tam, gdzie Polska istniała przed rozbiorami, a zatem nie tylko do Krakowa czy Warszawy, ale także do Wilna i do Lwowa. Ta pomoc integrowała rozdzielonych przez zabory Polaków. Albo rok 1921. Udział w brawurowej akcji dyplomatycznej do Rzymu, której celem było zachowanie Śląska przy Polsce. I to się udało. A potem praca organiczna nad podniesieniem poziomu kultury religijnej. Z inicjatywy późniejszego kardynała zbudowano około 100 domów parafialnych, jak i kultury naukowej, Naukowy Instytut Katolicki w Krakowie czy Instytut Polski w Rzymie. A cóż mówić o jego postawie w czasie II wojny światowej, gdy zdołał ocalić organizacyjną jedność i honor polskiego kościoła? Nie zawiódł również w okresie powojennym, choć był to czas najtrudniejszy. Kardynał nie dał się zwieść i ostrzegał, że inwazja komunizmu będzie trudniejsza niż okupacja niemiecka. Warto wyobrazić sobie kardynała Sapiehę jako osobę z krwi i kości. Oto jeden z opisów. Czarno ubrany, z ledwo dostrzegalnym rąbkiem fioletu wychodzącym z kołnierza. Nienawidził pompy, orszaku, powozu czy nawet sekretarza. U siebie, we wspaniałych apartamentach pałacu biskupiego, był ascetycznie skromny.
Nic w nim, prócz rysów, nie było z renesansowego dostojnika kościelnego. Na źdźbło nie było w nim mecenasostwa. Nie miał jakby potrzeb kulturalnych czy estetycznych. Surowy dla siebie, otoczenie swe, sypialnie czy pracownie, miał rudymentarne. Tylko, że tak już było, iż czegokolwiek się tknął i o czymkolwiek rozmawiał, nadawał temu wykwint i czasem tchnienie wielkości. Wykwint i wielkość. Pojęcia dziś jakby zapomniane, a przecież nasze, polskie. Do nich musimy wracać do tych wspaniałych ludzi, jakich wydała polska ziemia, a którzy życie swe poświęcili dla Polski. Szczęść Boże!